Witam wszystkich. Już po świętach mam nadzieję, że wszyscy zdrowi. Dzisiaj, taki film trochę o tym, jak Orlen robi nas w konia. To znaczy, Orlen w porozumieniu z rządem. To nie ma innej, jakby opcji, tak? Ostatnio. Trochę buszowałem po internecie bo zmieniłem sobie trochę internet, jakąś antenę dodatkową dałem i w końcu jako tako to działa. Więc mogłem trochę pokorzystać z tych czeluści internetowych. I co się okazało? Się okazało to, co mam tam, może w miniaturce będzie. Ano, że paliwa w Polsce są najdroższe w Europie. Rozumiecie to? To nie wiem, no wiadomo, monopol to monopol, tak? Przejęcie lotosu, orle, lotosu przez Orlen Między innymi też to spowodowało Że w tej chwili Jakbyśmy chcieli kupić paliwo w Orlenie Czy w Lotosie To zapłacimy więcej Jakbyśmy chcieli kupić na przykład w Niemczech Z tym, że chodzi tutaj o cenę bez podatków czyli jak gdyby cena produkcji cena produkcji benzyny i oleju się okazuje, że jest najwyższa w Europie, właśnie w Polsce. Czy to jest skutek połączenia tej słynnej, sławetnej fuzji? Nie wiem, ale tak jest. Tu myślę, no sorry, w Szwecji jest troszeczkę drożej olej napędowy, troszkę droższa jest produkcja. Wszystkie inne paliwa w innych krajach europejskich Produkcja paliw w innych rafineriach jest tańsza niż w Polsce. Czyli Orlen, oczywiście, to nie chodzi o to, że jest tańsza, droższa, tylko że Orlen ma tak dużą marżę, to będzie marża rafineryjna, czy tam jak ona się nazywała, nie ta detaliczna na stacjach benzynowych, tylko yy, taka hurtowa, tak? że sprzedając paliwo narzuca swoje ceny i albo chcecie, to kupujecie, albo nie, to nie. Jestem monopolistą. Na naszym rynku, jak wiecie, stacje czy Shell czy BP, czy y, Cirkle y, nie ściągają paliwa gdzieś skądś tam, tylko biorą polskie paliwo z Orlenu, tak? Bo to jest po prostu najbliższy transport i bierze się tam, gdzie jest w zasadzie tanio i najtańszy transport, czyli gdzie jest najbliżej. Ostatnio słyszałem, że Cirkle zrobiło taki numer i kupiło, dlatego zrobiło to promocję o złotówkę taniej na paliwa było, 15 grudnia to było, że wzięło paliwo ze Słowacji, bo na Słowacji złoty 30 zł paliwo jest tańsze, można je kupić, potem opłacić wszystkie podatki te, takie same jak i dla Orlenu trzeba na przykład zapłacić, tak, w Orlenie polskie podatki, czyli bierzecie tam hurtową cenę, bez podatków, musicie je wywieźć ze Słowacji, wwieźć na teren Polski, wszystkie podatki zapłacić, czyli akcyzę, e, VAT w tej chwili na 8%, e, te opłaty paliwowe jakieś tam, jest też tych kilka opłat, ale najczęściej one są ukryte pod akcyzą jako pod jedną opłatą. I się okazuje, że najprawdopodobniej to nie jest do końca pewne, ale są takie wiadomości, że Circle po prostu zaczęło brać paliwo ze Słowacji, bo jest tam o złoty 30 zł tańsze. Więc nawet sprzedając ze złotówką rabatem na stacjach, to jeszcze i tak ekstra 30 groszy na każdym litrze zarabiali. To się najprawdopodobniej skończy 1 stycznia, może 2-5 nie wiem, jak wróci VAT, bo pamiętajcie, że ten VAT obniżony jest tylko w Polsce w innych krajach europejskich nie jest a -y nie są obniżone, jadą cały czas na tej starej swojej stawce, tak jaką tam mają podstawową no i co najciekawsze, nie jesteśmy już na, nie mamy najtańszego w ogóle paliwa i na stacjach benzynowych tych takich detalicznych, tak, bo w tej chwili się okazuje, że yy, Czechy, Słowacja, Austria nawet już ma tańsze paliwa, Bułgaria, Rumunia mają tańsze paliwa. 9 czy 10 krajów jest na, to są na 20 kwietnia, grudnia, bo teraz to może jeszcze więcej jest krajów, które ma tańsze paliwo niż w Polsce, chociaż tamte kraje jadą na pełnym Wacie, a my na 8. E, no to spowodował właśnie rynek monopolistyczny, czyli przejęcie takiego lotosu przez e, Orlen. Nie ma żadnej jak gdyby, konkurencji na rynku. A każde wszystkie stacje później przecież też muszą, jeżeli jak Wam mówiłem, biorą z Orlenu, no to jak Orlen po tyle sprzedają, to oni muszą mieć ceny takie, powiedzmy, porównywalne jak na stacjach Orlenu, yy, tych detalicznych już, tak? Yy, oni pod nie się mniej więcej ustawiają, bo Orlen, stacje Orlenu też są, jak gdyby, no, nie jak gdyby, tylko na pewno są monopolistą na naszym rynku, więc każda inna stacja, inna sieć ustawia się pod nich. Dlatego na przykład Obajtek, ja nie będę teraz tam mówił obraźliwych słów, tylko takie już normalne, bo potem ktoś tam będzie jeszcze ze mną się sądził albo coś, że kogoś obrażam, dlatego Obajtek na przykład teraz mówi, że zapętliłem się troszkę, sorry, że, że od nowego roku ceny nie wzrosną, bo oni zjadą z tej marży swojej produkcyjnej. To jestem tego raczej na 100% pewien. Oczywiście to wszystko jest robione y, z, w porozumieniu z rządem. To nie ma innej opcji, bo tam wystarczy, że Kaczyński by powiedział tylko: chłopie, troszkę do dołu, bo jak nie, to polecisz. Tylko że po co, jak Orlen zarobi, to te pieniądze pójdą na propagandę sukcesu, tak? Że jak to świetnie Orlen zarabia. Wiecie jedną rzecz, że Orlen w trzecim kwartale tego roku, tego roku, y, rok ma cztery kwartały cztery, tyle. Cztery, bez tego jednego zgiętego palca. Czyli o w ten sposób. na cztery kwartały, po 3 miesiące. W trzecim kwartale Orlen zarobił więcej niż przez cały ubiegły rok. Czyli przez cztery kwartały. W trzecim kwartale zarobił 12 miliardów, a w ubiegłym roku zarobił 11 miliardów, gdzie już też paliwo było pamiętać też drogie i też takie właśnie firmy, szczególnie paliwowe, zarabiały krocie na nas, takich zwykłych ludkach. W innych krajach nawet w Niemczech, w Anglii, we Włoszech chyba też. Nie sprawdzałem jeszcze więcej, bo pewnie w jeszcze większej ilości krajów tak jest, że mm, są specjalne podatki. Bo pamiętajcie, te zyski nie są spowodowane tym, że y, jest tam obajtek prezesem to jest, pamiętajcie, urzędnik państwowy, mianowany przez powiedzmy Jarosława Kaczyńskiego, tak. Że on jest takim super biznesmenem i tak umie zarządzać tą firmą, że takie zyski pokazują. Nie, to są zyski nadzwyczajne, spowodowane przede wszystkim wojną w Ukrainie. Więc niektóre firmy osiągają w tej chwili zyski ponadprzeciętne. W Niemczech dokładnie nie wiem, ale tam jest chyba tak z ostatnich czterech albo 5 lat dochód, zysk uśredniony, czyli na przykład zarabiała jakaś firma miliard, przykładowo oczywiście mówię miliard euro, to 20% więcej niż tamten średni mogą zarobić i od tego nie płacą dodatkowych podatków, a za wszystko poza tym to płacą podatki. Bo taka normalna firma to chyba każdy wie, że jak w tym roku zarobiliście milion, a w drugim roku zarobicie 20% więcej, no to jest ogólnie sukces. No ja wiem, że ktoś by chciał 100% więcej zarobić, ale to nie tak często się zdarza. Powiem wam, że tu chodzę po tym lesie i takie mamy wrażenie, jakby tu były jelenie. Jelenie, nie takie jelenie jak my, ludzie, którzy dają się kroić jak yy, barany, strzyc. Tylko jelenie, bo tak widzę po śladach. Jest tego sporo tutaj. I yy, to nie są łosie na pewno, bo łosie mają jednak duże, większe kopyta. Także możliwe, że tutaj się sprowadziły jakieś jeleniowate. Yy, w tych klasach mnie nigdy przedtem nie było jeleni. Jakieś tam przelotowe, może czasami a teraz wydaje mi się, że raczej na 100% są tu jelenie. Ostatnio widziałem, powiem Wam cztery łosie. Nie wiem, jak coś to wrzucę Wam zdjęcie. Tak na szybciutko. Jeszcze wszystkie z porożami, a jest już końcówka grudnia. One już zrzucają poroża, albo już niektóre zrzuciły. To już taki czas, grudzień, styczeń. Ale wszystkie cztery były z porożami. I, I poszły niestety w drugą stronę. Nie zostały tu na mojej stronie. Mnie teraz rozdziela trochę ta droga nowa S61, która y, podzieliła te tereny, i one poszły na drugą stronę. I poszły w kierunku na y, mrozy, na nową wieś. Chodziłem tam sobie sprawdzić po śladach kilka dni temu, gdzie, w którą stronę się udały. Niestety poszły w tamtą stronę. A ja tamtych lasów za bardzo nie znam, więc tam też tak za bardzo nie chodzę. Tu jak widać, była też robiona ścinka. I no nie będę Wam może pokazywał ale jest dużo, sporo śladów i to są ślady na 100% jeleniowatych jeleni, a więc jelenie się tutaj sprowadziły może i dobrze w marcu albo kwietniu pochodzimy trochę za zrzutami dobra, będę kończył, bo się rozgadałem w sumie, miałem mówić tylko o tym paliwie, a, a zacząłem też o wszystkim i o niczym Tutaj sobie trochę gdzieś się przyczaję teraz i poczekamy, zobaczymy. Przejdę tylko troszeczkę gdzieś w inne miejsce, bo tutaj już jak byłem to mnie słyszała zwierzyna i sobie zrobię taką y, przyczajkę. Może gdzieś coś będzie przechodziło albo szło. No i dobra, będę kończył, bo nie ma sensu tutaj więcej mówić. Także y, co wam chciałem przekazać? No, że Orlen robi nas w konia i tyle, tak? Teraz w grudniu, ja myślę, że za ten trzeci, czwarty kwartał, teraz w tym roku, pokaże jeszcze wyższe zyski. I czy one powinny być opodatkowane? Oczywiście, że moim zdaniem powinny być, bo te pieniądze nie biorą się z nieba. I niech tam obajtek nie kłamie, że oni na Polsce to nie zarabiają, bo zarabiają na. bo oni liczą, że nie zarabiają na stacjach paliwowych, na detalu. I to może być taka racja. Racja na pewno taka jest. Racja, nie wiem, czy dobrze to mówię. Ogólnie to nie wygląda tak, że Orlen zarabia na stacjach benzynowych, bo on tam jedzie na małej marży, tam może 20-30 groszy zarabia tylko na litrze, trochę na tych hodogach sławetnych, czy tam na jakiejś sprzedaży takiej detalicznej tych towarów, ale większość zarabia z produkcji i ze sprzedaży hurtowej. To też my za to płacimy, bo te stacje wszystkie, nie tylko orlenowskie, muszą te paliwo kupić. Ja już nie chcę się tutaj rozgadywać za bardzo dzisiaj o tym, o całej tej fuzji, bo powiem Wam szczerze, że dla mnie, jako dla takiego zwykłego człowieka, to ta fuzja strasznie mocno śmierdzi, wiecie? To było takie zrobione wszystko na siłę, żeby tylko Orlen mógł przejąć lotos. Tam ponoć nawet jedna ustawa pod, to, pod te przejęcie była zrobiona. Na razie opozycja tam krzyczy, rządzący, Krzyczą w drugą stronę, że wszystko ok. Pamiętajcie, że to wcześniej czy później wyjdzie, a wyjdzie to już za parę miesięcy, jak zmieni się władza. Bo ja jestem tego pewien, że zmieni się władza. To już starczy dla tych oszołomów, dla powiem tak, złodziei w białych rękawiczkach. Znaczy oni nie są ani lepsi, ani gorsi od tamtych, to, to nie myście. To jedno i w zasadzie powiem Wam szczerze to samo. Większość ludzi, którzy idzie w politykę, czyli idzie do władzy, to idzie dla pieniędzy. Tu przykładem, no bo. Powiedzcie mi, jak może człowiek taki jak Kowalski być wiceministrem rolnictwa, jak on nie wie, jakie zboża w Polsce się sieje? To nie ma zupełnie przygotowania do pełnienia takiej funkcji i on idzie, tak? Bo idzie, bo dla stanowiska, dla kasy. Bo przy okazji jeszcze może załatwi trochę ziemi dla swoich, albo jakąś spółeczkę tam gdzieś, kontrakcik się podpisze dla znajomego. To zresztą nie tylko on, tak? Tak większość polityków ma. 90% albo więcej polityków ma to do siebie, że idzie o tej władzy po to, żeby się nachapać. Żeby się nachapać. Pamiętajcie to słowo. Nie idą tam po to, żeby robić dla lepiej dla nas, dla ludzi, dla obywateli, dla samorządu. Bo to nie chodzi tylko o samą władzę górną tą, z wiejskiej, z sejmu. Tak samo jest w radach powiatu, gminy, miasta. Idą tam po to, żeby się dostać i Nachapać kasy. Później wiecie, jak jesteście w rządzie gdzieś tam wysoko, no to możecie y, zrobić prezesem takiego obajtka, na przykład wójta Pcimia. Y, wiecie, kto był prezesem Lotosu przed przejęciem? Księgowa z y, gminy Pcim, czyli obajtek pociągnął ją za uszy za sobą. Osoby zupełnie nieprzygotowane do pełnienia takich funkcji, y, Takiej roli jak gdyby, no teraz to już może troszkę się nauczyli, tak? No bo obaj tych chyba z pięć lat przecież jest już prezesem, więc możliwe, że trochę to już ogarnął. Ale na dzień dobry oni nie znali się na tym zupełnie i są prezesami. To nie tylko oni. Większość takich osób jest z przypadku w radach nadzorczych, w spółkach Skarbu Państwa. Te osoby w prywatnej firmie, porządnej firmie, nie pracowałyby nawet miesiąc zresztą w ogóle by tam się nie dostały do pracy bo nie mają kwalifikacji. No, chyba że prywatna firma chciałaby coś tam kupić, załatwić i zatrudniłaby takiego człowieka, dlatego że taki człowiek ma znajomości. No dobra, ale nie będziemy o tym mówili, tak jak wam mówiłem robią nas w balona jak chcą zamiast nam zostać 100 czy 200 złotych w kieszeni to i dla jednego mało, dla drugiego dużo w tym miesiącu, tylko w grudniu to te pieniądze zostaną w kieszeni Orlenu, czyli tam w tej spółce a co ona z nimi zrobi? Pewnie przeje, rozda pokupuje znowu jakieś gazety, może nie wiem, trochę na propagandę wyda, na wybory powpłacają, tam ci wszyscy prezesi, te wszystkie osoby z rad nadzorczych wpłacą na fundusz partyjny PiSu po 45 tysięcy, bo tyle można rocznie, obaj tak już wpłacił ostatnio, teraz w styczniu wpłaci, albo gdzieś w kwietniu, tak, jeszcze przed wyborami, żeby mieć więcej kasy na kampanię, czyli wciskanie ludziom kitu, jak to jest dobrze, jak będzie dobrze i co my dla Was nie robimy. Ostatnio spotkałem się z takim powiedzeniem, że tamci kradną, ci też kradną, ale ci się dzielą. Tylko te dzielenie, pamiętajcie, to nie ze swojego. Oni kradną tak samo jak tamci, pamiętajcie, w białych rękawiczkach, bo to za to nikt pewnie siedzieć nie pójdzie. Oprócz sprawy tutaj z Lotosem. Tu nie wiem, czy jak to się skończy, zobaczymy jak przejmie ktoś inny władzę, jak to rozpracuje i czy faktycznie były tam jakieś dziwne m, zapisy w tych umowach. To pożyjemy, zobaczymy. A ogólnie nikt siedzieć nie pójdzie, tak jak nikt nie poszedł z platformy do więzienia, chociaż PIS straszył, że pozamyka wszystkich złodziei. Tak samo teraz Platforma i inne te opozycyjne ugrupowania twierdzą, że zrobią porządek z PISem i też ich pozamykają, tych wszystkich, którzy kradną. Nic takiego się nie stanie, bo pamiętajcie, ręka, rękę mi myje. Jak było przedtem, tak samo jest teraz, tylko jeszcze gorzej, bo teraz zadłużył PIS nas. Drugie tyle, chyba już, może jeszcze nie drugie, ale prawie drugie tyle, co było w 2015 roku. Kiedyś te pieniądze trzeba będzie oddać. Pamiętajcie, że państwo funkcjonuje tak samo jak my, jak ja, moja rodzina, czy wasza rodzina, czy, czy kogoś tam znajomego rodzina. Możecie wziąć kredyt, możecie wziąć dwa kredyty, możecie wziąć i pięć kredytów, ale jak przeholujecie z tym to niestety, co wam powiem, no wtedy już jest co? Ano no zabiorą nam wszystko. Czyli z rodziny zostawiam może mieszkanie. Tak samo jeżeli Polska zbankrutuje, a na to się zanosi, jeśli będzie jeszcze raz, jeden raz rządził pis, bo on pamiętajcie, kupuje wyborców, kupuje pieniądze. Wyborców za pożyczone pieniądze. Nie za pieniądze z podatków, które płacimy, bo ich jest za mało, więc wypłaca trzynastkę, czternastkę, 15 ma być w następnym roku, wypłaca 500 plusy. Ma być rewaloryzacja, bo te 500 zł już jest mało warte, więc chyba będzie z 600 albo z 700. Więc to wszystko się okazuje, że jest za mało wpływów, więc są pożyczane gdzieś na zewnątrz pieniądze. Obligacje wypuszczane, czy po prostu sprzedawane jakieś inne tam instrumenty finansowe, aby kasa wpłynęła do tego. Z czego najciekawsze, 300 miliardów ponoć już przeszło, jest wyrzucone poza budżet, żeby nie można było tego sprawdzić, tak? Także tak naprawdę to może już i dwa razy jesteśmy zadłużeni więcej, niż byliśmy zadłużeni w 2015 roku. Jak jeszcze jedną kadencję będzie rządził PiS, to gwarantuję Wam, że rozwalucha tu będzie już totalna i wtedy pozabierają te wszystkie 500 plusy, yy, 13, 14, 15, bo jak państwo bankrutuje, to najpierw zabiera się wszystkie dodatki socjalne. Dlatego powiem wam szczerze, wszystkim emerytom, ta 13, 14 i 15 jest gówno warta, bo lepiej, żeby te pieniądze były co do miesięcznej. W renty czy tam emerytury dopisane co miesiąc, żebyście mieli 200 zł więcej, czy 300 zł więcej, jako stała emerytura. Wtedy Wam tego już nikt nie zabierze, jeżeli je, będzie tak jak jest, czyli będą takie zasiłki, bo to nie są 13 emerytury, tak mówimy potocznie, ale to są zasiłki, które w razie problemów finansowych państwa jako pierwsze zostaną wyrzucone. A gdybyście mieli to w emeryturach, pamiętajcie, to by tego wyrzucenia nie było, bo taką już macie emeryturę. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. A jak nie, to nie. Wiadomo, że każdy inaczej myśli, każdy inaczej patrzy na świat, każdy ma takie prawo. Jest wolność myślenia, na razie jeszcze, chociaż nie wiadomo czy na długo, ale na razie jeszcze jest. Także zacząłem o czymś innym, kończę na czymś innym. Także co? Pozdrawiam Was z takiego lasu. I idę jeszcze, może coś najdę. Nie chciałbym za bardzo tutaj straszyć też tej zwierzyny. Dlatego też nie chodzę tak cicho, bo jak cicho chodzimy po lesie, to właśnie możemy przestraszyć zwierzynę, która na przykład śpi. Wtedy też my się przestraszymy, jak najdziemy na gdzieś blisko zrywającą się zwierzynę. Dlatego lepiej. Jeżeli tak sobie chodzimy po lesie, nie po dróżkach, tylko po takich właśnie jakichś zaroślach, czasami złamać gałązkę, yy, czy coś tam, czy na przykład, owszem, to akurat się nie chce złamać, no ale trudno. Tutaj jest pojeżdżone, widzicie tu jeździurę ten harwester, czy jak mu tam się to nazywa? Także i tak jest ten, i czasami po prostu dobrze jest stanąć na jakąś gałązkę, żeby ona pękła, żeby zwierzyna już wcześniej słyszała, że ktoś gdzieś tam nadchodzi. Dobra, kończę, bo się nagadałem chyba za 20 minut. Trzymajcie się, pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie damy się tym oszułomom robić w konia. Pomału, pomału ludzie myślę, że to zrozumieją. Także pozdrowionka.